Cześć! Dzisiaj porozmawiamy o małych, kompaktowych ciągnikach. Chciałam Wam przedstawić ciągnik Prokmar T25. Jest to kompaktowy ciągnik, który oferuje imponującą moc, aż 24 konie mechaniczne, przy zachowaniu zwrotności i łatwości obsługi. Idealnie nadaje się do mniejszych gospodarstw rolnych, sadów, szkółek i prac komunalnych, ale według mnie jest idealny do plantacji borówek. Sercem T25 jest niezawodny, trzycylindrowy silnik Shanghai o pojemności 1218 cm sześciennych, chłodzący cieczą. Silnik ten generuje moment obrotowy 70 Nm przy 2800 obrotów na minutę, zapewniając wystarczającą moc do wykonywania różnych zadań. Spełnia również normę emisji spalin Euro 5, co czyni go przyjaznym dla środowiska. T25 posiada 9-biegową skrzynię biegów, manualną z 3 biegami wstecznymi, co zapewnia szeroki zakres prędkości od zaledwie 0,2 km na godzinę aż do 20 km na godzinę. Dodatkowo wyposażony jest w mechanizm napędu 4x4, włączany mechanicznie, który zapewnia doskonałą trakcję w trudnych warunkach terenowych. T25 posiada wydajny układ hydrauliczny o pompie wydajności 17 litrów na minutę, który zasila tylny tuz o udźwigu aż 750 kg na końcówkach. Umożliwia to podnoszenie i obsługę różnych rodzajów narzędzi sadowniczych i rolniczych. Ciągnik posiada również niezależne wyjścia i wejścia hydrauliczne sterowane ręcznie, które umożliwiają podłączenie dodatkowego osprzętu. Model T25 jest w dwóch opcjach, w wersji ROPS oraz w wersji z kabiną, która jest przestronna i zapewnia operatorowi doskonałą widoczność we wszystkich kierunkach. Dodatkowo oczywiście kabina jest wyposażona w ogrzewanie, wentylację, oświetlenie wewnętrzne, halogeny LED, przód i tył mamy na tej kabinie, na ciągniku, wycieraczkę szyby przedniej, lusterka zewnętrzne, radio, drzwi boczne zamykane z kluczyka. To wszechstronny ciągnik, który może być wykorzystywany do różnych zadań rolniczych, sadowniczych i komunalnych. Idealnie nadaje się do prac polowych, pielęgnacji sadów, transportu lekkich ładunków i prac porządkowych. Ale moim zdaniem najlepsze zastosowanie będzie miał na plantacji borówki. Z dodatkowych opcji, o których Wam nie wspomniałam, to wyposażenie między innymi obciążniki na przód, obciążniki na tylne koła, błotniki na przód, opony garden, opony przemysłowe, przedni tuz, przedni wąt, ładowacz czołowy, instalacja pneumatyczna jednoobwodowa i dwuobwodowa, górny zaczep transportowy. Po więcej informacji zapraszam Was do kontaktu z autoryzowanymi dealerami tej marki.